Zabiorę was w trasę ze sobą, bo zobaczcie taki fajny schodek. I bujam się po świecie moim busikiem. To jest prawdziwe życie. Dzisiaj dotarliśmy do Praia de Belize, czyli jednego z tych miejsc, w których o 7 rano wszyscy surferzy z całego świata przygotowują się do wyjścia na wodę. Mają swoje poranne rutyny, a później schodzą po chyba 1000 schodach w dół na plażę i zaczynają pływać na surfingu. Ja musiałem nimi zejść dzisiaj 2 razy, żeby trochę popływać na surfingu. Nie było to imponujące pływanie, ale był fun i to jest chyba najważniejsze. Do takich spotów jak Praia de Belize czy innych miejsc przyjeżdżają surferzy z całego świata najróżniejszymi wehikułami. Od starych Mercedesów beczek przez przerobione busy na różnych rejestracjach z Holandii, Francji, Portugalii czy nawet ze Szwecji. Ale wszystkie te osoby łączy jedna najważniejsza pasja, którą jest surfing. Byli tu też wspaniali surferzy, których chciałbym wam właśnie teraz pokazać. Kampera wynajęliśmy na stronie www.camperline.pt. Oczywiście są inne strony, na których możecie wynająć sobie taki wehikuł. Wynajęliśmy go na 6 osób, wyszło 84 zł dziennie. Taki ładny kamperek na bazie tutaj Fiata z dosyć dobrym silnikiem, daje radę pod górę. W środku mamy 6 miejsc noclegowych, tutaj u góry nad kokpitem, kabiną sterującą. Z tyłu mamy składane łóżko. Muszę wam jeszcze pokazać najbardziej hipisowski pojazd tutaj na spocie. Tygrys, dzieci kwiaty. To jest prawdziwe życie. Ciekawe skąd są. Niemcy. Niemcy hipisi? No proszę. Ale czar. Bye bye niemieccy hipisi. Bye bye. Się, gdyńska rejestracja. Smurfobus. Jest i smurf. Właściciel smurfowozu. Przepraszam, bardzo mi przykro, wstydliwy chłopak jestem. Trafiliśmy do samego serca smurfowozu. Cześć, jestem Paweł. Pochodzę z Gdyni i bujam się po świecie moim busikiem. Żółto-niebieskim. Tutaj jest sypialnia. Po prawej mamy garaż, przechowalnię desek. Dostałem w prezencie. Najszybciej i najłatwiej znaleźć tanie loty w takich wyszukiwarkach jak www.kajak.com albo skyscanner.com. Ja szukałem swojego lotu mniej więcej w sierpniu. Wyszedł 320 zł na osobę. Kolejną bardzo ważną rzeczą, której ludzie zapominają, ubezpieczenie. Ubezpieczenie, szczególnie jeżeli chcecie uprawiać sporty ekstremalne, to koszt mniej więcej 30 zł na osobę na 4-5 dni. Tak to wygląda w praktyce. Deska. Ja jestem tak zwany newbie, czyli gość, który nie pływa na surfingu, a się uczy, więc mam większą deskę, taką trochę gumową, taką mięciutką, żeby mnie nie obiło, jak fala mnie zbierze. Zabiorę was w trasę ze sobą, bo zobaczcie, taki fajny schodek. Kawałek trzeba zejść na ten surfing, to wcale nie jest takie hop-siup. Wydawałoby się, że to tylko jedna deska, a jednak potrafi zmęczyć, zanim w ogóle dojdziemy na pływanie. Dam wam parę tipów z perspektywy początkującej osoby na surfingu. Oczywiście tipy biorę z innych sportów, które uprawiam trochę zawodowo, a czasem mniej zawodowo. Przede wszystkim przygotujcie się trochę fizycznie.
Po drugie, jak wstajecie na deskę, to bardzo nisko przesuńcie ciężar ciała. To jest w każdym sporcie, na każdej desce, wszyscy jak wstają, to stoją zupełnie prosto i wtedy bardzo łatwo się przewrócić. Im niżej zejdziecie, tym łatwiej utrzymać równowagę. Nigdy nie wchodźcie samemu na wodę. Jak coś wam się stanie, to nie chodzi o to, że ktoś was uratuje w tych dużych, ciężkich falach, ale że przynajmniej zgłosi to odpowiednim służbom, które was wyciągną z wody. Koszt całego wyjazdu to 1136 zł, 4 dni w kamperze z przyjaciółmi. Jeżeli podobał wam się oczywiście ten odcinek, to zachęcam do subskrypcji, napisania w komentarzach, jak udała wam się podróż do Portugalii, czy spróbowaliście surfingu. Cześć!